dotyczący projektu uchwały dotyczący uchwalenia budżetu Wielisława na 2012 rok został złożony w terminie 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Został Państwu przedstawiony jako radny. Dyskusje na komisjach wspólnych dotyczyły tych najistotniejszych zmian w uchwale budżetowej. Ja nie wiem, czy tutaj Panie Przewodniczący ten projekt uchwały odczytać, bo Regionalna Izba Obrachunkowa swoje stanowisko odniosła do projektu uchwały. Trzeba odczytać tak. Stanowisko regionalne. To ja odczytam stanowisko do projektu uchwały budżetowej, oczywiście zaznaczając, że te uwagi, które Regionalna Izba Obrachunkowa zasygnalizowała, zostały uwzględnione w tej właściwej uchwale budżetowej. I uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2011 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach Joanna Krusia, Ryszard Zajączkowski, Jarosław Kotowski opiniuje pozytywnie z uwagami projektu uchwały budżetowej gminy Sława na rok 2012. W uzasadnieniu oczywiście przywołuje się wszystkie przepisy prawne i wielkości dotyczące prognozowanych dochodów i wydatków. Natomiast ja odczytam te uwagi zgłoszone przez skład orzekający RIO. I pierwsza uwaga dotyczyła do projektu uchwały budżetowej, że nie zostało dołączone uzasadnienie, co jest niezgodne z artykułem 238 o finansach publicznych. I to uzasadnienie zostało przedłożone, zostało dołączone do tego projektu. I w paragrafie 11 ust. 2 ustalony został limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 098 425 zł, który to limit jest niezgodny z wysokością planowanych przychodów i rozchodów z budżetu podaną w załączniku nr 4 do projektu uchwały. I to też zostało skorygowane. I więcej uwag nie było, wobec powyższego postanowiono jak w sentencji, czyli wydać pozytywną opinię w sprawie uchwały budżetowej. Dodatkowo się pojawiła opinia w sprawie nieistotnego naruszenia tego wskaźnika. W uzasadnieniu do uchwały, właściwie to nawet do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, było wpisane, że rok 2014 wskaźniki 13-14 są niespełnione. Niemniej jednak to nie skutkuje na opinię i nie dotyczy, powiedzmy, uwag zgłaszanych do formalnego projektu. Gdyby to był rok 2012, to formalnie by to się znalazło w części uwag, a to się znalazło tylko w części tej opisowej, że trzeba uważać na to, żeby te wskaźniki zostały spełnione. Ale tak jak wyjaśniałem wcześniej, przy wieloletniej prognozie finansowej zostało to wszystko uwzględnione w tej naszej nowej uchwale i w nowej uchwale o wieloletniej prognozie spełniamy te wszystkie wskaźniki. Natomiast jeśli chodzi o tą uchwałę budżetową, te dwie uwagi, które zostały zgłoszone, zostały oczywiście uwzględnione w nowym projekcie uchwały budżetowej. Ten nowy projekt był czytany, Państwu został przedstawiony. Ja odczytam jego treść, treść tej uchwały. Czyli przedstawia Pan projekt, który burmistrza po zmianach uwzględnia zmiany. Wszystkie zmiany zarówno Państwa radnych, jak i uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak, ja to poprawię. I w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2012 rok, nie oczekując podstawy prawnej, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39 085 581 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące wynoszą 38 067 673 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 1 017 908. Paragraf drugi. Ustala się 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 085 581 zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące 36 510 333, w tym wydatki jednostek budżetowych wynoszą 26 179 425, z tego na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 552 401. Na wydatki związane z realizacją ich sektorowych zadań przeznacza się kwotę 7 627 024 zł. B. Dotacje na zadania bieżące wynoszą 2 095 531. C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 7 134 794. D. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą 61 555. I E. Obsługa długu wynosi 1 039 528 zł.
Drugie, wydatki majątkowe wynoszą 2 575 248 zł. Paragraf trzeci. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf czwarty. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 955 625 zł. Rozchody w wysokości 3 955 625 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Tu podkreślam, że budżet mamy zrównoważony. Nie występuje ani nadwyżka, ani deficyt budżetowy. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 300 tysięcy, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81 tysięcy złotych. Paragraf 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odpowiednimi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf 7. Ustala się dochody w kwocie 300 tysięcy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Punkt drugi. Wydatki w kwocie 300 tysięcy złotych, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 280 tysięcy, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 tysięcy. Paragraf 8. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 355 777 do dyspozycji SOEC. Tutaj mamy rozpisane wszystkie wydatki, planowane kwoty, limity dla poszczególnych SOEC. Paragraf 10. Ustala się dochody w kwocie 64 tysiące z tytułu różnych wpłat na ochronę środowiska oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 64 tysiące złotych na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Paragraf 11. Ustala się dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1 350 zł oraz wydatki w kwocie 1 350 zł na finansowanie zadań, o których mowa w artykule 20d ustawy o drogach publicznych. Paragraf 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów pożyczek zaciągniętych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 300 000, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek kredytów w wysokości 3 955 625 zł. Paragraf 13. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 300 000 zł. 2. Wykonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. Przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do wykonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i powody wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 4. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu w wysokości 1,5 miliona. Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Sławy. Paragraf 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Sławy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, czy są pytania jeszcze? Nie. Ja chciałbym wrócić do budżetu jeszcze raz i ja tam w punkcie wydatki na regulację jest tam kwota 14 102 zł. Nasza gmina dość duża i ja tam na sesji, na komisji poruszałem, że pan burmistrz w razie czego z rezerw te środki przekaże. Chciałbym, żeby dzisiaj pan burmistrz jeszcze raz się zadeklarował, że w razie gdy będzie konieczność zwiększenia, bo 14 tysięcy uważam, że to nie jest za duża kwota wydatków na ameliorację na naszym terenie. I mówię, myśmy taką zgodę ustalili, że w razie czego z rezerw pan burmistrz pomoże to. Jeszcze jedna sprawa. Tutaj jak patrzę na jeszcze raz na tę bibliotekę publiczną w Sławie, 390 tysięcy, jeszcze raz powiem, ja bym chciał, żeby coś zrobić z tymi paniami, żeby zaczęły naprawdę mile i jakoś nie wiem, w jaki sposób zaczęły podchodzić do swoich petentów, żeby zaczęły je traktować poważnie. Tam się coś dzieje niedobrego i to są skargi nie pierwszy raz. Chciałbym z tym faktem coś zrobić. Proszę bardzo. Proszę. Pytanie, bo zadałem wcześniej panu burmistrzowi w kwestii, teraz panu skarbnikowi w kwestii finansowania oświaty.
czy oświata, bo wiadomo, że w kwietniu będą przygotowane projekty organizacyjne szkół, czy oświata nie ucierpi w wyniku tego budżetu, bo takie usługi poszą, dotyczą między innymi naszej placówki. Może pan, panie burmistrzu, wy, panie skarbniku, się ustosunkuje do tego. Proszę bardzo. To pytanie do budżetu. Wysoka Rado, Pani Radny, no, na pewno oświata na tym nie ucierpi i nauczyciele na tym nie ucierpią. My realizujemy zadania z zakresu systemu oświaty. To, że mówimy, że na wynagrodzenia powiedzmy zabezpieczamy środki takie, jakie mamy, to nie oznacza, że to my zabieramy, bo to nie jest tak. Projekt budżetu i procedowanie nad budżetem zaczyna się od zawsze pobożnych życzeń, a później następuje takie urealnienie tych wydatków. I tak jak Państwo w projekcie budżetu mieliście w zasadzie przy wynagrodzeniach zupełnie nieruszaną kwotę, tak do uchwały budżetowej ta kwota została urealniona. Jeśli chodzi o arkusze organizacyjne i o plany na przyszłość, to też nie przewidujemy jakiegoś drastycznego okrojenia naszego systemu oświaty, bardziej racjonalizowanie tam, gdzie to będzie możliwe. Także na ten moment, gdy trudno nam jeszcze powiedzieć, w których miejscach będą arkusze organizacyjne się zmieniały, to arkusze organizacyjne musimy zobaczyć, żeby mówić o tym, co będzie podlegało jakimś tam ewentualnie modyfikacjom. Ale to też z dyrektorami jakby na bieżąco o tym rozmawiamy i tutaj żadnych niespodzianek nie będzie w tym zakresie. Także na pewno nie uszczuplimy i nie narazimy system oświaty na jakieś tam drastyczne zmiany, które mogłyby kogoś zaskoczyć. Realizujemy ten przyjęcie budżetowego scenariusza i w scenariuszu muszę przedstawić opinię Komisji Rady Stałej. Tradycyjnie odbyliśmy nie w komisjach, ale na wspólnym posiedzeniu. I takie wspólne posiedzenie Komisji Stałej Rady miało miejsce. No jedno posiedzenie, ale w odstępach w ciągu 3 dni. Pierwsze posiedzenie w dniu 20 grudnia i następne po przerwie 22 grudnia i dziś 29 grudnia. Traktuję to formalnie jako jedno posiedzenie z dwoma przerwami. Na pierwszym posiedzeniu radni zgłosili swoje uwagi do projektu złożonego 15 listopada oraz wysłuchali propozycji zmian zgłoszonych jako autopoprawki. Burmistrz zgłosił propozycję restrukturyzacji zadłużenia gminy, emisji obligacji oraz zmiany w planie wydatków majątkowych. Na spotkaniu w dniu 22 grudnia radni zapoznani zostali ze stanowiskiem burmistrza w sprawie zgłaszanych propozycji zmian. Burmistrz zaproponował zmianę sumy wydatków do kwoty 238 555 zł, a w wydatkach majątkowych wprowadził termomodernizację obiektów szkolnych i urzędów. Stwierdził również, że wydatki związane z otwarciem oddziału przedszkola w Krzepielowie zostaną sfinansowane z zatwierdzonego budżetu przedszkola gminnego, a w ciągu roku zostaną wprowadzone zmiany uwzględniające te wydatki. Również na propozycję zwiększenia wydatków na meliorację zapewnił, że w sytuacjach kryzysowych niezbędne prace będą pokryte z rezerwy celowej. Na działanie kryzysowe. Inne zmiany wprowadzone przez burmistrza to zwiększenie dochodów z podatku poprzez ponowne ich przeliczenie oraz zmniejszenie wydatków, również dokonując ponownego przeanalizowania tych wydatków. Wprowadzenie zmiany plus emisja obligacji gminnych stworzyła możliwość wygospodarowania własnego wkładu do projektu termomodernizacji. Radni otrzymali projekt uwzględniający te zmiany 23 grudnia. Radni na pozapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektem uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa pozytywnie zaopiniowali oba projekty. Również pozytywną opinię uzyskał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie tych 3 uchwał.
projekt budżet na rok 2000, uchwałę budżetową na rok 2012, wieloletnią prognozę finansową oraz uchwałę w sprawie emisji obligacji gminy. I teraz może jeszcze właśnie otworzę dyskusję, czy coś w tym stanowisku ujęłem nie tak. Ponieważ radni twierdzą, że już dyskusje się odbyły, to przystąpimy do głosowania. Uchwały budżetowej na rok 2012 w wersji. Proszę wyłożyć jeszcze, proszę. Tak, no to stanowisko burmistrza było wyrażone w tym projekcie uchwały, gdzie. Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze, proszę. Pan radny Jurewicz zadał mi po raz drugi albo trzeci to samo pytanie. Ja nie będę przysięgał, bo nie wiem, jak będzie rok, ale jest to rezerwa kryzysowa 81 tysięcy, że w chwili potrzeby trzeba tą rezerwę uruchomić. I to ja nawet nie dyskutuję, jeżeli taka potrzeba będzie. Natomiast nie chcę się odnosić dzisiaj w temacie biblioteki, zostawiam tą sprawę na Komisję Oświaty. I na Komisji Oświaty będziemy dyskutowali. Jest modyfikacja pana prezydenta Komorowskiego w temacie działalności instytucji, więc możemy na ten temat się zastanowić już, ale na komisji myślę, że poza kwestią tutaj budżetowej uchwały. Natomiast co do oświaty, nie chciałbym polemizować na temat oświaty, bo drodzy Państwo, oświata jest myślę, że oczkiem w głowie każdego wójta, burmistrza i każdej rady. Fakt niezaprzeczalny, że Państwo doskonale jesteście zorientowani, że subwencja oświatowa to jest 11 962 tysiące, a wydatki, jakie ponosimy, są troszkę większe, bo 17 214 tysięcy. Także 4 miliony 700 dodajemy do oświaty. Że jest w tym dodatku przedszkole, utrzymanie przedszkola, dodatek do naszych jednostek oświatowych, to trzeba jeszcze, drodzy Państwo, pamiętać o tym, że dodajemy, już Państwo zatwierdziliście uchwałą, że dodajemy 3 miliony jeszcze do oświaty, bo kwestia termoizolacji, regulacji, że tak powiem, ociepleniowe, będą dawały też dodatek do oświaty, ale liczymy też na tak zwane zwroty, ponieważ ocieplenie obiektu oświatowych na pewno po jakimś czasie zaliczy nam oszczędności, które pojawią się i w energetyce, w energii i powiedzmy sobie w samym zużyciu opału i tak dalej. Te tematy dla wszystkich jasne są. Ja dzisiaj Państwu nie powiem, jaka będzie polityka naszego rządu i co się stanie w miesiącu marcu czy kwietniu. Będziecie Państwo informowani przez nas. Ale jeżeli będą cięcia, a jeszcze nie było regulacji subwencjonowanych pieniędzy, przekazano nam informację, że taką subwencję dostajemy. Ale co jeszcze będzie w tych finansach krajowych ucięte, to my będziemy się wspólnie z Państwem, z Wysoką Radą zastanawiali, skąd te pieniądze jeszcze trzeba będzie brać. Bo proszę nie być optymistami. Na pewno rząd nam już nie doda. Rząd nam najwyżej może obciąć, a my wtedy będziemy się modlili, jak i skąd będziemy lepić musieli te dziury. Dlatego proszę uwierzyć, że nasze pociągnięcia, jakiekolwiek, w każdej działalności są przemyślane, o czym Państwo na pewno jesteście i będziecie informowani. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania projektu uchwały budżetu na 2012 w wersji przedstawionej przez pana skarbnika. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2012? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że bezwzględną większością uchwała została przyjęta.